No cześć siemaneczko, witajcie na kanale RGL Retro Gaming Laptop, z tej strony Michał, a dziś zajmiemy się tym oto laptopem. Jest to laptop dość nietypowy, ponieważ jest to laptop, który został wypuszczony jako DTR, czyli tak zwany Desktop Replacement, coś co ma być odpowiednikiem komputera stacjonarnego. Jest to laptop przede wszystkim zbudowany w oparciu o stacjonarny chipset VIA KT800 oraz procesor, którym jest AMD 64 Athlon. Jest to tak naprawdę jeden z pierwszych 64-bitowych procesorów wypuszczonych na rynek konsumencki. Całość uzupełnia nam tutaj Radeon 9600 w wersji mobilnej, więc no cóż, zapowiada się myślę ciekawie. Dlatego nie przedłużając, spójrzmy jak on jest zbudowany i zajrzyjmy trochę pod maskę, a później spróbujemy popatrzeć, co to jest warte. Cóż, sam laptop datowany jest na rok 2003 i tak naprawdę jest to jeden z ostatnich laptopów w formacie 4:3. Późniejsze Athlony 64 wychodziły w formacie 16:9, co zresztą zobaczymy sobie na kolejnych filmach, jeżeli Bóg pozwoli. Natomiast jak zbudowany jest ten? A zbudowany jest dość zachowawczo. Po lewej stronie mamy głośnik stereo. Jest to głośnik dość dobrej jakości, z silikonowymi membranami, z słusznej wielkości, więc dźwięk powinien być reprodukowany bardzo, bardzo fajnie. Mamy tutaj napęd combo, czyli to co było montowane bardzo często w tamtych czasach. Jest to napęd DVD i nagrywarka CD-RW w jednym. Jest czytnik kart z zaślepką. Mamy tutaj coś takiego jak port FireWire, bądź niektórzy jak mówią FireWire, jak kto woli. Mamy IRDE do przesyłania dzwonków i innych tapet na telefony komórkowe. Tak, by the way, ilu z Was przez IRDE przesyłało dzwonki i tapety? Powiem Wam, że były czasy, gdzie tak naprawdę robiło się całkiem sympatyczną kasę na przesyłaniu różnych rzeczy poprzez ten śmieszny port. I jeżeli ktoś to pamięta, to łapa w górę i zostaw coś po sobie w komentarzu. Teraz przechodząc na front, tak naprawdę nie mamy tutaj nic z frontu. Mamy jedynie tutaj temat baterii, która zajmuje nam cały przód. Zaraz sobie zresztą zobaczymy, jak to wygląda od spodu. Przechodząc na prawą stronę, mamy tutaj też w zasadzie pustkę. Mamy Kensington Lock, mamy wywiew ciepłego powietrza z wentylatora i mamy drugi głośnik. Mamy tutaj jeszcze taką zaślepkę i w wersji takiej bogatszej zamiast tej zaślepki mamy tutaj wbudowaną stację dyskietek. Niestety ja tutaj w tej wersji tej stacji dyskietek nie posiadam, ale fabrycznie tutaj też montowana taka stacja jest. Jeżeli sobie zajrzymy na tył tego urządzenia, no to począwszy od lewej strony, gdzie mamy tutaj złącze zasilania, mamy port LPT drukarkowy, mamy główny wywiew gorącego powietrza, gdzie mamy tutaj wyjście S-Video, gdzie mamy wyjście VGA, mamy cztery porty USB. Dość nietypowa ilość jak na tamte czasy, ale fajnie, że ich jest aż tyle, ponieważ te peryferia już wtedy były dość popularne i tak naprawdę coraz więcej rzeczy pod USB zaczęło wtedy wychodzić. Gdy to już były 2003 rok, to już był ten czas, kiedy zaczęły się pojawiać myszy na USB, klawiatury na USB, drukarki, skanery, etc. Więc ilość tych portów tutaj jest, a przynajmniej wtedy była dość na propsie. Mamy tutaj wyjście RJ45, mamy RJ11, no i mamy tutaj wejście i wyjście audio i zasadniczo to by było na tyle. Na górze mamy jeszcze dwie diody, jedna sygnalizuje na klapie, że mamy podłączone zasilanie, a druga sygnalizuje, że mamy laptop uśpiony bądź też nieuśpiony. Jeżeli sobie zajrzymy do wnętrza tego laptopa, no to zobaczymy też dość zachowawczy środek, gdzie mamy tutaj touchpad z manipulatorem na środku, który tak naprawdę w tamtym okresie służył do przewijania stron internetowych. Jest to taki troszkę większy joystick, coś co było montowane w Sony Ericssonach i innych Nokiach. Znalazło też miejsce w laptopie, gdzie szczerze powiedziawszy ja nigdy takich wynalazków nie używałem, nawet jeżeli je w którymś sprzęcie miałem, to one zwykle po prostu były, bo były. Nie wiem, może ktoś z Was używał, jeżeli tak, będzie mi miło, jeżeli się podzieli w komentarzu i napisze do czego. Oprócz
touchpada, mamy tutaj jeszcze bardzo fajną klawiaturkę, oczywiście w naszym wspaniałym układzie QWERTZ, a jakże, co nie zmienia faktu, że jest w bardzo fajnym stanie i cała 100% sprawna. Jeżeli chodzi o przyciski, mamy tutaj jeszcze całą linię przycisków multimedialnych, tutaj przybliżając trochę kadr, możemy zobaczyć, mamy przycisk włączenia, czyli standardowy power, mamy przycisk poczty, mamy przycisk internetowy, mamy przycisk załączania, wyłączania Bluetooth i załączania, wyłączania sieci Wi-Fi. I plus dwa tutaj przyciski P1, P2, są to przyciski programowalne. Mogliśmy sobie pod te przyciski zaprogramować dowolną aplikację, wtedy się na to mówiło program i po przyciśnięciu tego przycisku ten program by nam się wtedy uruchamiał. Jak już wcześniej wspomniałem, sercem całego tego laptopa jest Athlon 64 i zaraz sobie zobaczymy, jak to tutaj jest zbudowane. Zanim jeszcze to nastąpi, zaglądniemy sobie pod spód i zobaczmy, jak to tutaj było zbudowane i do czego mieliśmy dostęp standardowo w momencie, kiedy ten laptop był jeszcze na topie. Standardowo mamy tutaj klapkę pamięci, zasadniczo większość laptopów w tamtym okresie, w tym miejscu mniej więcej na spodzie taką klapkę na pamięć RAM miało, ale tutaj mamy dość nietypowy widok, albo może typowy jak na tamte czasy, nie wiem czy u Was też, ale u mnie na przykład w wielu, a raczej w większości sklepów w tamtym okresie komputerowych to był standardowy widok, oczywiście może nie laptopowe, tylko z komputerów stacjonarnych, ale Twinmos to były pamięci, które w zasadzie, jeżeli chodzi o DDR, nie miały sobie równych, jeżeli chodzi o sprzedaż. To było wtedy całkowicie na topie. Tutaj też mamy zamontowane Twinmosy w sekwencji 2x256 MB z CAS latency na poziomie 2,5 oraz taktowaniem 333 MHz. Także całkiem fajny zestaw pamięci do tego procesora. Myślę, że to w ogóle taki standardowy zestaw, jeżeli chodzi o tamten okres. Tutaj od frontu mamy jeszcze baterię, którą wyciągamy, naciskając tutaj tą dźwigienkę, pociągając do przodu i możemy ją wtedy całą wyjąć. Sama bateria już niestety nie działa, a pod baterią mamy tutaj dysk twardy IDE, który wysuwamy i wsuwamy bez żadnych dodatkowych przelotek. Także jeżeli nam się trafi taki laptop bez kieszonki i bez dysku, pamiętajmy, że tutaj nie potrzebujemy żadnej przelotki i każdy dysk IDE 44 pin będzie bez żadnego problemu tutaj pasował. Będzie go można też bez żadnego problemu włożyć. Pozostaje nam z tej strony jeszcze tylko jedna klapka, a mianowicie ta tutaj mała z boku. I ona nam służyła do wymiany wbudowanego modemu. Tego modemu ja już tutaj w tej chwili nie mam. Podczas uzupełniania tego laptopa, gdy gdzieś go odłożyłem na bok, zasadniczo no nie jest też mi do niczego potrzebny. W dzisiejszych czasach takich rzeczy się już nie używa. Tutaj jako ciekawostkę jedynie pokazuję, że coś takiego jeszcze w tego typu sprzęcie się znajduje. I jeżeli chodzi o zewnętrza, to by było na tyle, a teraz zajrzyjmy sobie do środka i zobaczmy, jak ta konstrukcja jest rozwiązana, jeżeli chodzi o peryferia i płytę główną. A spoglądając na wnętrze, na pierwszy strzał po zdjęciu palmrestu, naszym oczom ukazuje się taki oto widok. I tak jakby się zastanowić na pierwszy rzut oka, patrząc to, biorąc pod uwagę, że mamy tutaj Athlona 64, wcale nie ma jakiegoś szałowego układu chłodzenia, ale powiem Wam, że kurde, pozory mogą czasami troszkę mylić i kiedy faktycznie sobie je zdejmiemy i zajrzymy tutaj pod nie, zaraz Wam tutaj pokażę, no to okaże się, że tutaj tak na dobrą skalę jest całkiem konkret. Jeżeli chodzi o całą wagę takiego układu chłodzenia, no to jest słuszna i
Myślę, że spokojnie w okolicach 300 gramów tutaj mamy. A jeżeli chodzi o samo odprowadzanie ciepła, zobaczcie, jaki tutaj mamy gruby miedziany blok. Popatrzcie, jak to tutaj jest rozwiązane. I zwróćcie uwagę, że mamy odprowadzanie ciepła zarówno od tej strony, jeżeli chodzi o finę na miedzianym bloku, jak też poprzez dwa grube heatpipy od tej strony do tego miedzianego bloku na te finy. Także no całkiem nieźle, biorąc pod uwagę dość sporej wielkości i wysoki wentylator, myślę, że jest to układ chłodzenia, który całkowicie sprawnie tutaj sobie z tym prockiem radzi. Dodatkowo pod małym radiatorem, który znajduje się pod radiatorem od procesora, mamy chipset VIA KT800 i naszego Radeona. I teraz tak, tutaj można by powiedzieć, że ten układ chłodzenia jest skromny, ale zwróćcie uwagę, że układ chłodzenia przylega na ten układ chłodzenia i w zasadzie układ chłodzenia z procesora odprowadza ciepło z obu radiatorów. I już sobie tutaj zajrzymy, jak to wygląda. Mamy tutaj jeszcze nagrywarkę, którą zaraz wyciągnę. DVD combo odkładamy na bok. No i cóż, już sobie tutaj rozbierzemy tak, ażeby Wam pokazać sobie tą płytę główną z bliska i żeby można było sobie ocenić, jak ta konstrukcja jest wykonana. Tutaj jeszcze ta śrubeczka. Tutaj ta. Sama konstrukcja wygląda dość zachowawczo. Nie ma tutaj żadnych fajerwerków, ale generalnie uważam, że to dobrze. Dlatego, że no, czasami lepiej, że ich nie ma. Ponieważ jak coś jest zrobione prosto do bólu, to też niewiele rzeczy może się tutaj w tym temacie później wydarzyć. Zwróćcie uwagę jeszcze tutaj na jedną rzecz. Nie wiem, czy wam wcześniej, raczej wam, nie pokazywałem wam wcześniej. Tutaj mamy jeszcze radiator aluminiowy, który też jest niemałej wielkości. Mamy tutaj thermal pady z jednej strony i jest to radiator, który nam schładza sekcję zasilania. I całą tą sekcję zasilania nam schładza ten radiator, a sam ten radiator jest jeszcze dodatkowo chłodzony przez powietrze wydobywające się z tego radiatora. Jak widzicie, tutaj mamy te finy i powietrze, które idzie przez ten radiator, jednocześnie schładza nam tutaj radiator, który mamy na sekcji zasilania, co jest bardzo fajnym rozwiązaniem i bardzo rzadko w laptopach mamy tutaj rozwiązanie tego typu. Zajrzymy sobie zaraz na całą płytę z bliska i zobaczycie, jak to tutaj jest skonstruowane. Już tutaj coś nas tu jeszcze trzymie. Zaraz sobie zobaczymy, co. Chyba ta zaślepka. O, dobra, mamy to. No i teraz tak. I jak widzicie, mamy tutaj z bliska całą płytę. Sam procesor, już go sobie tutaj wyczyścimy. No i tak, ktoś tutaj podkleił gniazdo zasilania. Jest to tutaj podklejone na kleju, mówię tym na gorąco. Z racji tego, że pewnie było obluzowane, ale też widzę, że ktoś tutaj go próbował usilnie, ładnie podlutować i no, ja Wam powiem, że ono się trzyma. I nie jest generalnie jakoś źle, ponieważ działa w tych zasilaniach w każdej możliwej pozycji. Pewnie sobie to z czasem poprawię, ale póki co na testy musi wystarczyć. Jeżeli chodzi o układ graficzny, mamy tutaj ATI Mobility Radeon 9600 M10 i powinno nam tutaj dawać wydajność rzędu FX-a 5600, bo tak naprawdę była to karta konkurencyjna właśnie do tego układu. Jeżeli chodzi o chipset płyty głównej, mamy tutaj VIA KT800. Jak wcześniej wspomniałem, jest to chipset stacjonarny. VIA tak na dobrą skalę już takim mega wypasem i fajną rzeczą byłoby, gdybyśmy tutaj mieli Enforce'a. No ale nie można mieć wszystkiego. Myślę, że VIA też jest całkiem ok. Z gniazd rozszerzeń
Mamy tutaj jeszcze gniazdo mini PCI, gdzie możemy włożyć kartę Wi-Fi bądź zwykłą kartę sieciową, bądź w niektórych wersjach tuner telewizyjny, który tutaj też w to gniazdo nam wchodził. Jeżeli chodzi o samą kartę graficzną, obracając płytę na drugą stronę, widzimy, że mamy tutaj cztery kostki pamięci DDR o opóźnieniach 3,3 nanosekundy. Widzimy to tutaj po literkach AF, 3,3 to jest 3,3 nanosekundy. Są to w miarę szybkie pamięci DDR o wielkości łącznej 64 MB i przepustowości 128 bit. Jeżeli chodzi o gniazda pamięci, no to mamy tutaj to, co było pod klapką, czyli dwa sloty na pamięci DDR. Jeżeli chodzi o sieć, mamy tutaj Broadcom gigabitowy LAN, a za układ dźwiękowy odpowiada nam tutaj chipset VIA. I to jest VIA VT61. O, i tutaj już Wam pokażę. Jest VT1612A. Jest to tak naprawdę AC97 kodek. Powinien nam tutaj dawać radę do tych gier, które możemy odpalić. Co się tyczy samego procesora, jest on oczywiście wymienny, a sam soket procesora to soket 754, czyli stacjonarny soket, tak jak na pierwsze Athlony 64 przystało. Oczywiście nie jest to pierwszy 64-bitowy procesor na świecie, ponieważ pierwszym konsumenckim 64-bitowym procesorem na świecie był Athlon 64 na soket 754, ale 2.8, a nie 3.0. I myślę, że taki Athlon też sobie przetestujemy w trochę innym kadłubku, natomiast jest to bliźniaczo podobny układ do tego i tak to się mniej więcej prezentuje. Sam procesor tutaj możemy sobie odczytać. Jest to 3000B, jest to jedna z pierwszych rewizji właśnie takiego Athlona 64 i wtedy był to jeden z pierwszych 64-bitowych procesorów w ogóle. Intel dopiero po około 6 miesiącach wypuścił swój 64-bitowy odpowiednik tego procesora i był pod każdym względem gorszy i pod każdym względem wolniejszy, więc ot, taka ciekawostka. A teraz złóżmy sobie całość i sprawdźmy, jak to wygląda w benchmarkach. A dzięki temu, że mamy tutaj miedziany blok, to nasz Athlon 64 może być chłodzony poprzez ciekły metal. Myślę, że nałożenie tutaj tego ciekłego metalu zrobi na tyle dobrą robotę, że to odprowadzanie ciepła będzie na tyle dobre, że nie będziemy musieli tutaj się martwić o to, że coś mu tutaj pod obciążeniem się stanie, a jednocześnie wentylator nie będzie nam wył jak odkurzacz. Czy to się uda? Zaraz sobie zobaczymy. Natomiast zwróćcie uwagę, jak ładnie i równo taki ciekły metal rozkłada się na takim rdzeniu i jak fajnie siada na tym miedzianym bloku. Myślę, że powinno być jak najbardziej ok i po złożeniu tutaj laptop powinien nam fajnie się odwdzięczyć w miarę dobrą kulturą pracy. A czy tak będzie? Myślę, że zaraz sobie zobaczymy. No i mamy pierwsze odpalenie zaraz po złożeniu tego wszystkiego w całość. Jak widzicie, mamy tutaj podstawowe informacje w BIOSie, które nam mówią, że mamy do czynienia z procesorem AMD Athlon 64 DTR, czyli Desktop Replacement. Dla tych, którzy się zastanawiają, co to jest informacja, że jest to zamiennik komputera stacjonarnego. CPU Speed 1800, czyli dokładnie tyle megaherców, ile miał stacjonarny Athlon 64-3000. Mamy tutaj informację, że nie mamy stacji dyskietek. Mamy też informację, że mamy tutaj zamontowany dysk ST9411A, czyli Seagate 40 GB, 5400 obrotów. Dodatkowo informuje nas, że mamy tutaj nagrywarkę z DVD-ROM-em, czyli napęd combo. Mamy tutaj system BIOS 1.6, czyli chyba najnowszy, jaki dało się zainstalować. No i VGA BIOS do ATI, który nam tutaj tak naprawdę nic nie mówi.
bo kartę jako taką możemy sobie zobaczyć dopiero w BIOSie. Jeżeli chodzi o model, mamy tutaj Aspire 1500 Acer, natomiast pod nazwą Aspire 1500 często gęsto znajdziecie jakieś wynalazki z Celeronem i tak naprawdę bardzo ciężko jest trafić na właśnie ten model z Athlonem 64. Jeżeli chodzi o sam BIOS, wiele więcej tutaj do gadania nie mamy. Możemy sobie wejść w main, gdzie mamy tak naprawdę informacje o tym, jak ma być to wszystko tutaj ustawiane. Mamy informacje, ile mamy pamięci, czyli 510 MB, 512. Mamy system memory 640 KB, czyli mamy tutaj jeszcze tą starą wersję BIOS-u, gdzie te 640 KB jest podporządkowywane jakby pod ewentualne aplikacje MS-DOS. Mamy informację, że pamięć karty graficznej to 64 MB. Dodatkowo możemy sobie tutaj włączyć QuietBot, czyli mamy tutaj wyświetlane bądź niewyświetlane logo na ekranie. Tutaj akurat mamy załączone wyświetlanie. No i szereg innych rzeczy, które tak naprawdę na dzień dzisiejszy do niczego nam się tutaj specjalnie nie przydają. W sekcji Advance możemy sobie tutaj ustawić opóźnienia IRC-u i kanały dla portu podczerwieni, dla portu szeregowego drukarki oraz załączyć Legacy USB Support. I generalnie to by było tyle. Wiele więcej tutaj nie ma. Możemy sobie jeszcze ustawić hasło na BIOS i możemy sobie ustawić sekwencję botowania. Z rzeczy takich smutnych jest fakt, że nie mamy tutaj możliwości botowania z USB. Jedyne co tutaj możemy sobie zrobić to CD-ROM, stacja dyskietek, której nie mamy, dysk twardy i sieć. Z sieci nie próbowałem, natomiast z CD-ROMu zainstalowałem system. No i generalnie no, tak to tutaj w BIOSie wygląda. Więc przechodząc do systemu, zobaczmy, jak ta bestia śmiga. System operacyjny, na jakim pracuje ten komputer, to Windows XP. Jest to pierwszy system, który obsługiwał 64-bitowe Athlony i żeby taka obsługa w ogóle była możliwa, w pełni trzeba było zainstalować do procesora specjalny sterownik. W momencie instalacji specjalnego sterownika do Athlona 64 uruchamialiśmy technologię Cool and Quiet, czyli tak zwany speed step w wydaniu AMD, gdzie procesor balansował sobie taktowaniem od 800 MHz do 1800 MHz wyłącznie, no i mógł też sobie sterować dzięki temu obrotami wentylatora na układzie chłodzenia. Dodatkowo, jak widzicie, mamy tutaj 512 MB RAM-u w kostkach 2x256 TwinMOS DDR333. Mamy tutaj Windows XP wersja 2002 z dodatkiem Service Pack 2. No i spójrzmy, czy mamy tutaj poinstalowane wszystkie sterowniki. Oczywiście wszystkie sterowniki mamy tutaj zainstalowane poprawnie. Mamy tutaj kartę graficzną, którą jest ATI Mobility Radeon 9600, no i nasz procesor AMD Athlon 64 3000+. Spójrzmy sobie tutaj, jak to nam wygląda z perspektywy CPU Z. Jak słyszycie, bądź też nie, właśnie się uruchomił wentylator. Ten wentylator ma taki dość agresywny start, ale jak już się ułoży w tej swojej pracy, to pomimo tego, że jest słyszalny, to nie jest aż tak uciążliwy. Spójrzmy sobie tutaj może bliżej, jak wygląda temat samego procesora. I jak widzicie, mamy tutaj AMD Athlon 64 3000+, Clavhammer, czyli pierwszy, jaki w ogóle 64-bitowy procesor wyszedł na rynek. Mamy tutaj instrukcję NMX z plusem, czy Denau z plusem, SSE2 i X8664, czyli tak naprawdę to są te instrukcje X8664, które robiły wtedy taką wielką różnicę. Jak widzicie, mamy tutaj aktywny speed step, ponieważ sam procesor jest na ten moment taktowany za grę 800 MHz z 1800 MHz, jakimi taktowany być może. Mamy tutaj Hyper
transport, czyli taką szynę komunikacji procesora z kartą grafiki i z pamięcią RAM. Nie mylić z hyperthreading, to tutaj nie ma nic wspólnego z wielowątkowością, to jest po prostu dodatkowa wewnętrzna szyna, którą procesor wykorzystuje do sterowania peryferiami i komunikacją z nimi. Mamy tutaj magistralę na poziomie 200 MHz z naszym VIA KT800. No i co? Procesor ma 64 KB pamięci pierwszego poziomu na zapis, na odczyt również. Mamy też 1 MB pamięci cache drugiego poziomu. Jest to procesor jednorodzeniowy i generalnie tak to tutaj mniej więcej wygląda. Mamy tutaj najnowszy BIOS datowany na rok 2004, sam laptop wyszedł w roku 2003, a chipsetem, jak już wielokrotnie tutaj wspomnieliśmy, jest VIA KT800. Mamy tutaj też AGP w wersji 3.0, czyli mamy transfer razy 8. Czy to coś zmienia? Tak naprawdę z doświadczenia Wam powiem, że uważam, że nie. Sama pamięć jest taktowana zegarem 333 MHz, CL mamy na poziomie 2,5 i generalnie reszta timingów wygląda w ten sposób. Mamy tutaj single channel, ponieważ VIA KT800 dual channel nie obsługiwała. Jedyne płyty, które obsługiwały bardzo dobrze dual channel, to były płyty na Enforce, jeżeli chodzi o wczesne AMD 64-bitowe, no a niestety tutaj Enforce'a nie mamy. Jeżeli chodzi o kartę grafiki, mamy tutaj Mobility Radeon 9600, któremu się bliżej przyjrzymy, uruchamiając GPU-Z. No i, no tak, no nie łączymy się z internetem, no logika, panie, gdzie z internetem, gdzie na tym kompie? I tak, jeżeli chodzi o samą kartę grafiki, mamy tutaj Mobility Radeon 9600, wykonane w technologii 130 mikronów, no i sama grafika ma 4 potoki, 4 piksele, 2 werteksy, wspiera DirectX 9, pracuje na magistrali AGP razy 8, mamy pamięć DDR 64 MB, 128-bitową o łącznej przepustowości 6,5 GB na sekundę. Sam zegar taktowany jest 350 MHz, a pamięć 200 MHz i nie wiedzieć czemu na ten moment taktowany jest zegarem 400 MHz GPU i 203 MHz pamięć. Prawdopodobnie jest to jakiś glitch spowodowany samym sterownikiem. Jeżeli chodzi o układ dźwiękowy, mamy tutaj układ dźwiękowy od VIA. I generalnie, jeżeli chodzi o VIA, mamy tutaj bardzo fajny audio deck, vinyl audio, gdzie możemy poustawiać dużo ciekawych rzeczy. Możemy tutaj ustawić głębie 3D, możemy tutaj ustawić regulację nagrywania, test głośników i generalnie parę innych, mniej lub bardziej ciekawych i przydatnych tematów. No, jest to bardzo fajny dodatek i możemy sobie dzięki temu przetestować. Nie wiedzieć czemu lewy głośnik jest troszkę cichszy, ale można to wszystko tutaj poustawiać. Generalnie tak się prezentuje nasz laptop od strony sprzętowej, a sprawdźmy, ile ten sprzęt jest w stanie nam wycisnąć w popularnych benchmarkach i na podstawie tego odpowiemy sobie na pytanie, na czym ewentualnie możemy sobie tutaj w miarę możliwości pograć. No i co? No i jak widzicie, jeżeli chodzi o wyniki benchmarków, wygląda to mniej więcej w ten sposób. W 3D Marku 2001 SE mamy tyle punktów, w 3D Marku 2003 mamy tyle punktów. Generalnie, jakby się ktoś zastanawiał i ktoś był wystarczająco długo na kanale, żeby widzieć wcześniejsze filmy z FX-ami 5600, no to mamy mniej więcej ten przedział wydajnościowy. I generalnie rzecz ujmując, jeżeli miałbym się skłaniać ku jakiejś konkretnej konfiguracji, no to szczerze powiedziawszy,
Ja bym wolał tą, bo jest bardziej taka fikuśna, jeżeli chodzi o parametry, bo rzadko można dorwać Athlona 64 z Radeonem 9600 w laptopie. Natomiast jeżeli masz FX-a z Pentium 4 bądź FX-a z Pentium Mobile, to masz zasadniczo tę samą wydajność, oczywiście FX-a 5600, i możesz sobie pozwolić na mniej więcej te same tytuły. Myślę, że gdyby się ktoś zastanawiał, w co tutaj może sobie na takim sprzęcie pograć, no to ze starych tytułów, no to można powiedzieć we wszystko. Mam na myśli takie tytuły od roku 2000 w dół. Część natywnie pod Windowsem XP, część bez problemu poprzez emulację DOSBox, ponieważ sam procesor i reszta podzespołów bez problemu tutaj daje radę. Natomiast jeżeli chodzi o nowsze tytuły, no to myślę, że tutaj bez problemu sobie pogramy w Far Cry'a, bez problemu sobie pogramy we wszelkiego rodzaju Quake'i do trójki włącznie. Pogramy sobie tutaj również bez trudu w Half-Life'a dwójeczkę, czy na takich już troszkę niskich detalach w Duma trójkę. Jeżeli chodzi o czystą wydajność 3D samego układu graficznego, no to moglibyśmy go porównać do stacjonarnego Radeona 9550. A jeżeli chodzi o procesor, no to co? No procesor to jest 1 do 1 Athlon 64 3000 plus. Tak naprawdę to jest wersja stacjonarna tego procesora, co prawda bez jakby lutowanej na górę czapki, ale tak, jeżeli chodzi o parametry, o możliwości, o prędkość, jest to dokładnie 1 do 1 to samo. No i cóż mogę powiedzieć na sam koniec? Mam nadzieję, że odcinek się podobał, że w jakiś tam sposób był dla Was mniej lub bardziej ciekawy, a jeżeli tak, to dajcie łapę w górę, a jeżeli nie, to dajcie łapę w dół. Natomiast cóż, będzie mi na pewno bardzo miło, jeżeli napiszecie, co myślicie o tego typu konfiguracjach w komentarzach. Będzie mi na pewno bardzo miło, jeżeli w komentarzach napiszecie coś o swoich wspominkach związanych z tą bądź podobną konfiguracją. No i co? No, do zobaczenia w następnych materiałach. Z mojej strony na ten moment tyle. Dzięki. Cześć.